Po klęsce pod Stalingradem było już jasne, że jeśli mają kontynuować wojnę, jeśli nie chcą przyznać prawdy i powiedzieć, nie wygramy, musimy negocjować, wbrew zdaniu Hitlera, muszą wymagać od Niemców wszystkiego, nawet śmierci. Kiedy pan uznał, że wojna jest przegrana? Kiedy aliantom udało się ustanowić silny przyczółek we Francji. To był koniec. Alianci uderzyli na Europę od zachodu. Lądowanie w Normandii, drugi front. 4000 okrętów i 1000 mniejszych jednostek. Wielki wspólny wysiłek aliantów, który przypieczętuje los Niemiec. Straż Wybrzeża, marynarka i lotnictwo w ciągu kilku dni przetransportowały setki tysięcy Brytyjczyków, Kanadyjczyków i Amerykanów pod drzwi Hitlera. To był jeden z największych kontrwywiadowczych sukcesów aliantów w II wojnie światowej. Niemcy nie dowiedzieli się, gdzie alianckie wojska wylądują. Inwazja. Interesuje mnie, co działo się wtedy w kwaterze głównej. Spodziewałem się poważnego Hitlera. Wszedł z promienną twarzą i powiedział, teraz się zaczęło. Jakby to był piknik. Był świetnym aktorem. Udawał, że to nie jest katastrofa? Zgadza się. Czy uznawszy, że wojna jest przegrana, chciał pan ją zakończyć? Dwa razy próbowałem przekonać Hitlera, że kontynuacja wojny nie ma sensu. Ale oczywiście mnie nie posłuchał. W lipcu 1944 roku sytuacja Hitlera była naprawdę zła. Od kiedy został kanclerzem, aż do końca wojny około 40 ludzi próbowało go zabić. Hitler miał nadzwyczajne szczęście. Przeżywał zamachy, których nie powinien był przeżyć. Większość liczących się Niemców była świadoma, że przegrają. To miało znaczenie dla ruchu antyhitlerowskiego, oficerów planujących operację Walkiria. To byli konserwatywni wojskowi, którzy wcześniej popierali Hitlera. Kluczową postacią był Klaus von Stauffenberg. Stauffenberg był bardzo energiczny i pewny siebie. Wniósł do spisku nową energię. 20 lipca 1944 roku Stauffenberg jest na odprawie u Hitlera. Wchodzi do sali z bombą w teczce. Wszystko było jak zwykle. Otworzyły się drzwi. Wszedł Stauffenberg. Nie widziałem, jak postawił coś pod stołem. Nie widziałem też, jak wyszedł. Wybuch. Potem przez pół minuty byłem nieprzytomny. Eksplozja wyrzuciła ludzi przez okna. Pokój płonął. Wszędzie były płomienie. Atmosfera była pełna napięcia. W końcu ktoś krzyknął lekarza. Generałowie Hitlera chcieli rozpocząć operację Walkiria. Zabić go bombą
ukrytą pod wielkim dębowym stołem, na którym studiował mapy w wilczym szańcu. Stauffenberg postawił teczkę tuż przy Hitlerze, ale ktoś przesunął ją za ciężką nogę stołu. Kiedy bomba wybuchła, stół pochłonął część energii. Stauffenberg i jego wspólnik ledwie uciekli z wilczego szańca. Wsiedli do samolotu i odlecieli do Berlina. Stauffenberg wszedł i powiedział: Hitler nie żyje. Z pewnością w to wierzył. Ale Hitler żył. Zawiedli. Hitler był ranny. Miał uszkodzone bębenki w uszach, drzazgi w nogach, przypalone włosy i spuchniętą rękę. Ale żył. Poszedłem do apartamentu Hitlera w bunkrze, żeby go opatrzyć. Był wściekły? Wściekły? Nie. Wydawał się ucieszony. Teraz mógł zniszczyć grupę, która stawiała mu opór. Odpowiedź Hitlera była straszliwa. Stauffenberg i jego najbliżsi wspólnicy zostali od razu rozstrzelani w kwaterze głównej w Berlinie. Mała banda ambitnych, pozbawionych skrupułów i rozsądku oficerów zawiązała spisek, żeby mnie usunąć. Kazał aresztować około 5000 ludzi. Wielu z nich stanęło przed sądem, wielu torturowano, wielu stracono. Kiedy Hitler poznał pełną skalę spisku, był wstrząśnięty. To tylko podsyciło jego paranoję. Pod koniec rosnąca presja psychiczna bez wątpienia miała wpływ na jego stan mentalny i fizyczny. W tym czasie Hitler był już w koszmarnym stanie. Mógł cierpieć na chorobę Parkinsona. Mówi się też o trzecim stadium syfilisu. Trząsł się, miał dreszcze. Od lat dostawał dziwną mieszankę leków od swojego lekarza, doktora Morella. Doktor Morell nie bał się eksperymentować z różnymi remediami. Po niektórych Hitler czuł się lepiej, dlatego cenił Morella. Morell podawał mu straszliwe rzeczy, w tym metamfetaminę. Musiał być trudnym pacjentem, bardzo trudnym. Nigdy nie robił tego, co kazał mu lekarz. Jeśli dostał pigułki, zamiast dwóch brał trzy. Był jak dziecko. W 1944 roku te narkotyki miały już na niego bardzo zły wpływ. Wszystko zaczęło rosnąć. Liczba ofiar, rozpacz, niedobory żywności. Zwykli Niemcy przeżywali koszmar. Ich miasta leżały w gruzach. Logika destrukcji była wbudowana w tę wojnę. Destrukcji wszystkiego. Wiele z pytań, dlaczego Hitler zrobił to, co zrobił, pozostaje bez odpowiedzi. Fascynuje nas, bo wydaje się mówić coś zupełnie innego niż to, co wiemy o ludzkiej naturze. Nie wierzyliśmy, że człowiek jest zdolny wymordować 6 milionów ludzi, blisko 50 milionów od początku wojny. W historii zawsze istniała koncepcja przemocy na niewyobrażalną skalę. Chcieliśmy ją zrozumieć, ale nie za bardzo. Z drugiej strony trudno jest powiedzieć, że to były inne czasy, że Hitler był zły i miał wielu zwolenników. To nie pozwala nam spojrzeć na nas samych i poznać naszego potencjału w przyszłości. Ukrywaliśmy się. Wszyscy liczyli, że nadejdzie dzień wyzwolenia. Myśleliśmy tylko o jednym – żyć o dzień dłużej niż Hitler.